Bajki domowe i dziecinne zebrane przez braci Grimmów. Siedem kruków. Pewien ojciec miał siedmiu synów, a córki ani jednej, choć sobie jej bardzo życzył. W końcu żona miała znowu nadzieję zostania matką. Kiedy dziecko przyszło na świat, ucieszyli się bardzo, bo to była dziewczynka. Była ona tak mała i słaba, że trzeba było ochrzcić ją jak najprędzej. Ojciec posłał jednego z chłopców do źródła po wodę, do chrztu. Sześciu pozostałych pobiegło też za bratem, a że każdy z nich chciał pierwszy wody zaczerpnąć, więc upuścili dzbanek do studni. Stali tam, nie wiedząc co robić, a żaden nie śmiał wrócić do domu. Nie widać ich, nie widać, więc ojciec zniecierpliwił się w końcu i mówi: bawią się z pewnością i zapomnieli o wszystkim, ci chłopcy bezbożni. Bał się, żeby dziewczynka nie umarła nieochrzczona, więc w gniewie zawołał: a bodajby się oni w kruki obrócili. Ledwo to wyrzekł, usłyszał w powietrzu szum nad głową. Patrzy w górę, siedem kruków przeleciało i pofrunęło gdzieś daleko. Rodzice nie mogli zdjąć zaklęcia. I chociaż byli bardzo zmartwieni stratą siedmiu synów, pocieszyli się jednak trochę córeczką, która wkrótce do sił przyszła i była z każdym dniem piękniejsza. Długo nie wiedziała o tym, że ma braci, bo rodzice nie wspomnieli o nich nigdy. Aż dnia jednego usłyszała przypadkiem, jak ludzie o niej mówili, że jest ładna, ale że jest przyczyną nieszczęścia braci swoich. Dziewczyna zasmuciła się bardzo, idzie do rodziców i pyta: czy miała braci i co się z nimi stało? Rodzice nie mogli już dłużej zachować tajemnicy. Powiedzieli, że musiał to być wyrok nieba i że urodzenie jej było niewinnym powodem nieszczęścia. Dziewczyna robiła sobie codziennie wyrzuty i postanowiła wybawić braci. Nie miała spokoju i nie zaznała spoczynku, aż nareszcie wybrała się z domu potajemnie i poszła w świat. Chciała odnaleźć braci i wybawić ich za jaką bądź cenę. Zabrała z sobą tylko pierścionek od rodziców na pamiątkę, bochenek chleba, dzbanek wody do picia i stołeczek do siadania dla wypoczynku. Szła ciągle coraz dalej i dalej, na sam koniec świata i przyszła do słońca. Słońce było gorące i strasznie i pożerało małe dzieci. Uciekła więc prędziutko i pobiegła do księżyca. Ale ten był ogromnie zimny, zły i okrutny, a ujrzawszy dziecko, zawołał: czuję mięso ludzkie. Dziewczyna uciekła co żywo i pobiegła do gwiazd, które były dobre i życzliwe. Każda z nich siedziała na osobnym stołku, a gwiazda poranna wstała i dała jej laseczkę, mówiąc: nie mogłabyś otworzyć szklanej góry, gdzie są bracia twoi, gdybyś nie miała tej laseczki. Dziewczyna wzięła laseczkę, zawinęła ją chusteczkę i poszła. Szła, szła, aż wreszcie doszła do szklanej góry. Brama była zamknięta, więc dziewczyna chciała wydobyć laseczkę, ale gdy rozwinęła chustkę, nic w niej nie znalazła. Podarunek gwiazd poczciwych był zgubiony. Co teraz począć? Chciała braci wybawić, a nie miała klucza do szklanej góry. Dobra siostra wzięła nóż i ucięła sobie mały palec, wsadziła go do dziurki od klucza i otworzyła szczęśliwie. Wchodzi. Karzełek wyszedł jej na spotkanie i mówi: czego chcesz, dziecko moje? Szukam braci, siedmiu kruków, odpowiada. Karzełek na to: panów kruków nie ma w domu, ale jeśli chcesz poczekać na nich, to wejdź proszę. Potem przyniósł jedzenie kruków na siedmiu talerzykach i w siedmiu kubkach. Siostrzyczka zjadła z każdego talerzyka po odrobinie i upiła po łyku z każdego kubka. Do ostatniego wrzuciła pierścionek, który miała z sobą. Wtem usłyszała szum w powietrzu, a karzełek powiada: panowie kruki wracają. Kruki wleciały, chcą jeść i pić, szukają talerzyków i kubków swoich i mówią jeden po drugim:
Kto jadł z mojego talerzyka? Kto pił z kubka mojego? Tu były usta człowiecze. Kiedy siódmy wychylił swój kubek do dna, pierścionek potoczył się ku niemu. Obejrzał go i poznał, że to był pierścionek ojca i matki. Dałby Bóg, żeby siostrzyczka nasza tu była, powiada. Bylibyśmy wybawieni. Dziewczyna stała za drzwiami. Usłyszawszy słowa brata, weszła do pokoju i zaraz kruki obróciły się w ludzi. Pocałowali się, przywitali i ucieszeni poszli do domu. Koniec.